be sad. One day you'll learn to fly through the wind, through the storm. One day you'll fly along home. Drzewa tatrzańskie mogą niekiedy osiągać imponujący wiek kilkuset lat. Mam na myśli przede wszystkim świerki, jodły i sosny. Ocena wieku na podstawie wielkości drzewa, mam na myśli obwód lub wysokość, może być bardzo myląca. Wielkość drzew w dużej mierze zależy od warunków, w jakich drzewo rośnie. Na przykład, czy ma dostęp do światła. Dotyczy to szczególnie drzew cienioznośnych, które są w stanie tkwić pod okapem drzewostanu dziesiątki lat, przerastając bardzo nieznacznie. Skuteczną, powszechnie znaną metodą określenia wieku drzewa jest policzenie słojów rocznych. Najłatwiej zrobić to na pniu ściętego drzewa. Naukowcy stosują jednak znacznie mniej drastyczny sposób, używając specjalnego świdra. W słoju rocznym mamy strefę drewna wczesnego o jasnej barwie, które zostało wytworzone wiosną, i drewna późnego, ciemnego, które powstało w drugiej połowie okresu wegetacyjnego. Poszczególne lata przyrostu stanowi granica pomiędzy drewnem zabarwionym na ciemno roku poprzedniego, a drewnem o jasnym kolorze roku następnego. Policzenie wieku wśród młodych drzew, zwłaszcza iglastych, nie powinno stanowić problemu. Wystarczy policzyć okółki, czyli miejsca, w których wyrastają pędy boczne. Spójrzmy na tą jodłę. Tu mamy przyrost za rok 2021, tutaj za rok 2020, czyli patrząc na to drzewo, możemy szacować, że ma około 15 lat.